Wywołali te wszystkie argumenty i nauczyli Polacy zaczęli dyskutować o Zielonym Ładzie. Zastanawiać się, co to takiego jest, bo przecież emocje ze słowem Zielony Ład są tylko bardzo dobre. Zauważcie Państwo, że przecież nikt nie chce dyskutować. Pewnie moi prelegenci również tak nie będą mówić, że o to źle jest, że dbamy o wodę, o glebę, o czyste powietrze i tak naprawdę rolnicy na co dzień to robią. Ale nagle okazało się, proszę Państwa, w styczniu 2020 roku, kiedy głosowaliśmy nad rezolucją dotyczącą Zielonego Ładu, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. Że to są restrykcje, że to są niemożliwe do zrealizowania cele, że to są wreszcie przepisy, które ograniczają wolność rolników, wolność obywateli. Po kolejne. To właśnie ich protest spowodował, że my zrozumieliśmy, że Zielony Ład to nie tylko rolnictwo, ale że na pewno w rolnictwie cały Zielony Ład wybrzmie. Dlatego, że oprócz wspólnej polityki rolnej, o której Państwo wszystko wiedzą, jest jeszcze to, co będzie dotykać każdego obywatela. A no na przykład dyrektywa budynkowa. To ta, która nakaże obowiązkowe remonty, demontaż wszystkiego, co kopalne, jeżeli chodzi o źródła ogrzewania czy chłodzenia, czyli węgiel, gaz skroplony. Jeżeli Państwo tego nie zrobią, od 2027 będziecie płacić podatki. Ich też dotyka podatek od tego, czym będziemy tankować nasze samochody. Wreszcie to ich dotyka dyrektywa mówiąca o czystym powietrzu, bo tam wprowadzono amoniak specjalnie po to, żeby oni pokazywali, sprawozdawali, monitorowali. Ich też dotykają dokumenty związane z obniżeniem emisji dwutlenku węgla, a to dotyczy wszystkiego to, co nie jest pokryte tym znanym już Państwu ETS-em, a to znaczy tym europejskim systemem kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wreszcie ostatnio po awanturze rolniczej przyjęto bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące chlebu. Tak naprawdę 20% ziemi, gleb będzie podlegało kontroli, uwaga, przez Komisję Europejską, więc nie tylko będziemy mieć polskich urzędników, ale europejskich, którzy będą w dowolnym momencie przychodzić i będą badać, przede wszystkim karać. W związku z tym, słuchajcie, dzisiaj o tym porozmawiamy, to znaczy o tych dwóch filarach
na których też opiera się protest. I o Zielonym Ładzie, i o tym, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, bo też te dokumenty zostały przyjęte, z których rolnicy nie są zadowoleni. W związku z tym zaczniemy od pani z pierwszym pytaniem. Wsłuchujmy się, bo to są nie teoretycy, tylko praktycy. Oni z tym żyją, z tego żyją, kochają swoją ziemię, wiedzą, jak o nią dbać. Nie chcą pieniędzy na to, żeby nie hodować i nie siać, bo taki jest pomysł Unii Europejskiej. Pierwsze pytanie. Bardzo proszę się przedstawić. Witam serdecznie, szanowni państwo, Dorota Kosowska z Wielkopolski, powiat czarkowsko-trzcianecki, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Solidarności Rolników Indywidualnych, delegat na walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, no i przede wszystkim rolnik Polk. Żeby nie chronić zwierzęta. I myślę, że od tego też proszę zacząć, łącznie z tym omówieniem, dlaczego, bo to się stało w listopadzie 2023 roku, Parlament Europejski wyrzucił do kosza tak zwaną dokumenty związane z pestycydami. Bo to nikt inny, nie rząd polski, nie Komisja Europejska, tylko Parlament Europejski. Zacznijmy od tego, żeby pan udowodnił i pokazał, prawda, jak o swoją ziemię dba polski rolnik. Witam serdecznie, Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, a więc województwa lubelskiego ze wschodniej granicy graniczącej z Ukrainą. Witam serdecznie, witam parlamentarzystów, z którymi do tej pory współpracowałem. Jestem również członkiem Krajowej Rady Izb Rolniczych, no i wielu innych takich działalności, ale wokół rolnictwa jakoś zajmujących się rolnictwem. Proszę państwa, mamy świetną polską żywność. Zielony Ład. Zielony Ład dotyczy rolników i konsumentów. Dlaczego rolnicy wyszli? Dlatego rolnicy wyszli, że wczytaliśmy się w te zapisy. Na samym początku myśleliśmy, że one nie wejdą w życie, że robił to ktoś, kto się nie zna w ogóle na tym. Dopiero niektórzy nam uświadomili, że ten, kto przygotowywał Zielony Ład, zależało mu na tym, żeby ograniczyć produkcję i tak przepisami obwarował pewne zapisy, żeby nam ograniczyć żywność, ograniczyć, zwiększyć biurokrację i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Proszę państwa, dlaczego nie ma jeszcze konsumentów, jeszcze konsumenci się nie obudzili? Jak my jako rolnicy jesteśmy w gorszej sytuacji jeszcze jak konsumenci, dlatego że nas Zielony Ład dotyczy jako rolników, ograniczając nam produkcję, co jest nie do pojęcia. Dlatego, że za wschodnią granicą mamy wojnę. Dwa duże mocarstwa, można powiedzieć, bo Rosja jako ogromny kraj, Ukraina jako spichlerz Europy, bardzo dobre gleby, przejęta przez różne agroholdingi, między innymi rosyjskie, przez Arabię Saudyjską, przez zachodnich oligarchów i ukraińskich oligarchów. Moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że wygląda na to, że wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że dzieje się źle. Natomiast może zanim ja dokładam jakiejkolwiek oceny tej sytuacji, to jeszcze powiem, że wszyscy wiedzą, że te zmiany są potrzebne. Są tutaj przedstawiciele rolników z różnych części Polski. Mamy tutaj różne panele dyskusyjne. Tutaj ten dotyczy rolnictwa, który mnie najbardziej osobiście interesuje. Natomiast tutaj przedstawiciele mówią, co jest złego. Dla mnie sytuacja jest o tyle niepokojąca, że właściwie nie ma na razie konkretów dotyczących, jak zaradzić tej sytuacji. Bo narzędzia mamy z całą pewnością. Mamy chęć i zaangażowanie rolników ogromne. To po prostu tą siłę należy wykorzystać, póki ona jeszcze jest. Póki jest napędzona, rozpędzona właściwie. To jest taki w tej chwili parowóz naprawdę przy ogromnej prędkości. Jeśli ten parowóz się wyhamuje,
będzie bardzo, bardzo trudno cokolwiek ruszyć. Ja czekam naprawdę na konkrety. Zobaczymy tutaj, jeszcze mamy inne panele, bezpieczeństwo w perspektywie geopolitycznej i tam jeszcze dwa dodatkowe inne panele dyskusyjne. Zobaczymy, na czym to wszystko będzie polegało. Niemniej jednak idee są dobre. Muszę powiedzieć, że to jest to, o co chodzi. Widzę, że ludzie tutaj z Prawa i Sprawiedliwości są bardzo zdeterminowani do tego, żeby zadziałać na rzecz Polski, dobra Polski, dobra Polaków. Tutaj widzę, że jeśli chodzi o słowa, to naprawdę one są na tą chwilę ważne i potrzebne. Czekam jednak na przejście od słów do realizacji. Także to są takie naprawdę istotne rzeczy. Zobaczymy, jeszcze przejdę do innych paneli, może zobaczymy, na czym tam sytuacja polega i o co tam się dzieje. Tutaj mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, bezpieczeństwo w perspektywie geopolitycznej i powiem szczerze, że mnie uczestnictwo w takiej Unii, jaka ona w tej chwili jest, właściwie w ogóle nie interesuje i ja bym tutaj na tym etapie raczej nie chciał dyskutować. To jest temat raczej taki, który powinien być kategorycznie i radykalnie zmieniany. On nie może być negocjowany. Unia Europejska wciska nam absolutnie na siłę różne dziwne pomysły. Po prostu trudno nawet to w jakikolwiek logiczny sposób skomentować, co oni tam wymyślili. Tak jak powiedział wcześniej pan Sariusz Wolski, jest realizowany plan Spinellego, czyli typowego komunisty. I skoro oni mają taki wzorzec do naśladowania, no to już wiadomo, że w którą stronę ta Unia zmierza. Osobiście nie dla mnie. Kolejny panel, biznes nie dla każdego. Rzeczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest prowadzić jakikolwiek biznes. Jest to naprawdę bieg z przeszkodami, tak jest małpi gaj, żeby to przejść wszystko. Oczywiście euro absolutnie nie wchodzi w grę. Kto emituje te pieniądze, a nie normalni ludzie? Dokładnie tak jak pan przed chwilą powiedział. To my mamy być beneficjentami tego, co tworzą w Europie. Niestety tak się nie dzieje. Tutaj mamy kolejny panel, ideologie antywolnościowe, więc no to chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Także myślę, że to powinno być naprawdę bardzo dobrze przygotowywane pod kątem uświadamiania ludzi. Młodzież już jest tak w tej chwili zmanipulowana, że zaczyna wierzyć w to, że mamy więcej niż dwie płcie. Tu się zaczyna po prostu farsa. Biologia, nawet zwykła biologia, słuchajcie, która mówi to, że istnieje samiec i samica. Nie ma innych absolutnie możliwości. Także jeśli chodzi o prokreację, tutaj mamy samca i samicę. I to, czy to jest zwierzę, czy to mrówka, owad, nie wiem, cokolwiek. Tam nie ma innej możliwości. My w tym samym jesteśmy, w tej grupie zwierząt jako człowiek. Więc nie wiem, w tym szaleństwie europejskim, lewactwa, komunistów i tego wszystkiego, to jest bardzo ważne, żeby to uświadamiać. Młodzież, dorosłych, ludzie są skołowani przez tą całą sytuację, przez te szaleństwa, które się dzisiaj dzieją. Naprawdę żyjemy w ciekawych czasach. Nie powinno tak być. Zaburza to też środowisko przyrodnicze. Moi drodzy, wszyscy wiemy doskonale. U nas tu są naprawdę panele dyskusyjne. Linie energetyczne. Dobrze, że to są te dyskusje. Dobrze, że one się odbywają. Do odbioru. Dużo ludzi w ogóle nie jest zorientowanych w temacie i takie dyskusje są potrzebne. Trzeba ludzi uświadamiać, ale uważam, że poza, powinniśmy z tą wiedzą, z tą edukacją ludzi, powinniśmy wyjść poza
tego rodzaju konwencje. To są umowy wieloletnie. Na nich. Myślę, że tutaj ci wszyscy ludzie, których widzimy, są naprawdę świadomi. To nie są ludzie, którzy tu są z przypadku z łapanki i tak dalej. To są ludzie bardzo dobrze wiedzący, po co tu przyjechali, co tu robią. Czy w tej grupie, czy w tej naprawdę. To są ludzie świadomi. Natomiast moim zdaniem ważne jest to, żebyśmy już wreszcie przestali mówić. Rolnicy oczywiście dostrzegają, drodzy Państwo, że tutaj też mamy efekt lobbingu. Mówimy o zielonej energii. 3 poza miliardy tym, tą wydobywały Chiny w tej chwili. Tak, tu chodzi też o lobbing. Zgadza się, tylko że lobbing to jest grupa ludzi. Kiedyś to było, to byli przestępcy, to byli naprawdę ludzie oderwani od prawa. Dzisiaj oni mają jakieś swoje prawa, nazwali ich lobbystami i teraz kto i komu i za co lobbuje. Ktoś te pieniądze daje, ktoś te pieniądze bierze. I tu trzeba to wszystko powiedzieć głośno o tym. Nie można tego ukrywać. Mamy wiatraki na mojej okolicy, drodzy Państwo, stoją, które są wyłączone co jakiś czas, kiedy jest i wiatr, i tego wiatru jest całkiem sporo. Tak, mówi się o wiatrakach i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że wiatraki, energia pozyskiwana z wiatraków jest 10 razy droższa od energii pozyskiwanej z węgla. Nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia. Żadnego. W Unii Europejskiej właśnie robi w zakresie i teraz jeszcze polecam przejrzeć sobie sprawę sił natury, wybuchy wulkanów, jak to się ma do dwutlenku węgla, jak to się ma do ocieplenia klimatu, a potem po prostu wystarczy to zestawić z całą produkcją światową. I myślę, że dużo sytuacji się wyjaśni. Okaże się, że naprawdę to, co robimy, nie ma żadnego znaczenia. Zdjęcia, więc wszyscy niech się pokażą, bo będzie krótki. Rukami w górę, szanowni Państwo. Biało-czerwona drużyna. Gotowi? Drodzy rodacy, pokażcie, że jesteście i że jesteśmy razem. Biało-czerwoni. Wolni Polacy. Wolni Polacy rozmawiają o suwerennej Europie. Zachęcamy Państwa do tego, aby publikować zdjęcia i filmy w mediach. Zapraszamy do zajmowania miejsc. Chodźcie, szanowni Państwo, tutaj. Tak, już prosimy Państwa o zajmowanie miejsc. Za chwileczkę, dosłownie za minutę zaczynamy. Bardzo prosimy zająć miejsce. Przed nami ważny gość, szanowni Państwo. Rozmawiamy z ekspertami. Mieliście Państwo... Proszę bardzo, tutaj są miejsca. Kto nie ma miejsc, żeby usiąść, zachęcamy. Bardzo proszę, te wolne miejsca tutaj z tyłu. Wiele, wiele dekad. Chcieliśmy, żeby się spełniło. Marzyliśmy o wolności, marzyliśmy o suwerenności, marzyliśmy o dobrym, normalnym, godnym życiu. I wierzyliśmy, że właśnie Unia Europejska to jest ten wielki sen i to wielkie marzenie. Staliśmy się jej częścią i dzisiaj, po tym czasie, możemy już pełnoprawnie dokonywać podsumowań, możemy mówić o pozytywach, możemy mówić o korzyściach, które z tego płynęły, ale możemy też mówić o słabościach Unii Europejskiej, o tym, co trzeba zmienić, o tym, co trzeba naprawić, o tym, w którym kierunku powinna pójść Unia Europejska. Jak dana dyrektywa, których są setki, odzwierciedla się w konkurencyjności lub w zaburzeniu konkurencyjności polskich firm, polskich przedsiębiorców na kolejne lata, kolejne dekady. I to są fundamentalne sprawy, od których zależy w ogóle to, czy Polsce będzie się opłacało być dalej w Unii Europejskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja nie mówię o środkach unijnych w tym momencie. Opłaca się być w Unii Europejskiej. W niewielkim stopniu przyczyniły się pozytywnie do dużych przedsięwzięć, zwłaszcza infrastrukturalnych, na które ciężko było wcześniej zakumulować kapitał. Ale to nie to stanowi wartość obecności gospodarczej Polski w Unii Europejskiej, a już na pewno nie różne aberracje ideologiczne, w których w Unii Europejskiej jest pełno, i na pewno również nie to, co osłabia fundament bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państw członkowskich na wschodniej flance Unii Europejskiej. Gramy? Gramy! Tak, szanowni Państwo, z taką drużyną możemy zwojować świat.
możemy wygrać te wybory i to jest pewne, że wybory 9 czerwca będą należały do biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości, do biało-czerwonej drużyny Zjednoczonej Prawicy. Dziś tutaj otrzymamy informacje, te najważniejsze, z którymi wrócicie do swoich miast, miasteczek, województw i tam będziecie toczyć rozmowy, przekonywać Polaków do tego, by poszli na wybory i głosowali na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko biało-czerwona drużyna to wolni Polacy i tylko taka drużyna daje szansę na zwycięstwo, bo to jest hasło tej kampanii. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, w dzisiejszych panelach wzięło udział wiele organizacji, od rolniczych, biznesowych, po kluby Gazety Polskiej. Wszyscy tutaj przyjechali po to, żeby rozmawiać o Polsce, o wartościach, o suwerenności, o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niemiecka polityka, bo ta unijna to tak naprawdę niemiecka polityka. I my jesteśmy pewni, że damy radę w tych wyborach pokonać to zło, które niesie za sobą koalicja 13 grudnia. Jesteśmy pewni? Jesteśmy! Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszych barw, bo jesteśmy biało-czerwoni, biało-czerwoni! Rosną emocje. Za chwilę rozpoczniemy tą najważniejszą część, dzisiejszego spotkania. Jesteśmy Polakami i mamy polskie obowiązki. Brawo! Nasza biało-czerwona, podkreślam to, biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów, do tego wielkiego przedsięwzięcia z pełnym przekonaniem, z pełną determinacją, że musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu. Wiąże się kolejna sprawa. Suwerenność to jest, proszę Państwa, także waluta. Własna waluta. Tak. Dziś jest tak, że w Europie w większości krajów funkcjonuje euro, czyli waluta europejska. I jeżeli przyjrzeć się przyczynom bardzo powolnego rozwoju, a często cofania się wręcz wstecz, tak jak na przykład we Włoszech, Europy pod względem gospodarczym, to jest właśnie jedna z głównych, a może w ogóle główna przyczyna. Bo euro jest walutą bardzo mocną, dostosowaną do bardzo silnej gospodarki. W gruncie rzeczy ona służy tylko Niemcom, bo Niemcy, gdyby nie mieli euro, to by mieli jeszcze silniejszą markę i w związku z tym mniejsze możliwości eksportowe. A to jest gospodarka w wielkiej mierze oparta o eksport. No może jeszcze Holandia, chociaż ostatnio już to też zaczyna pękać, jest w stanie znieść tą walutę. Inne kraje na tym tracą. Niektórzy chcą, żebyśmy do tych krajów tracących, właśnie po to, żebyśmy obniżali tempo naszego rozwoju, albo w ogóle ten rozwój zahamowali, chcą nam narzucić euro. Chcą doprowadzić do tego, by nasze złoto, 360 ton złota, to naprawdę nie jest mało, wylądowało we Frankfurcie razem z wielką częścią naszych zasobów walutowych. I na to też nie może być, szanowni Państwo, zgody. Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma
szanowni państwo, musimy zatrzymać, powiedzieć zdecydowane nie. Bo my się chcemy rozwijać, my mamy prawo się rozwijać. Myśmy wchodzili do Unii Europejskiej po to, żeby osiągnąć poziom zachodniej Europy i nie jest już daleko. Ale w tym momencie, kiedy już nie jest daleko, próbują nam wybudować tamę. Taką ścianę bardzo trudną do sforsowania. I euro jest częścią tej ściany. Naprawdę nie możemy się na to zgodzić. Idziemy tam, żeby to powstrzymać. Odnoszących się do ochrony roślin, do możliwości uzyskiwania wysokich plonów, do tego wszystkiego, co buduje podstawę polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego, rolniczego. Pamiętajcie państwo, że eksport rolny to jest bardzo poważna część naszego eksportu. To też miałoby być zniszczone. Otóż nie możemy tego przyjąć. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie. Ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. My mówimy rozwój. My mówimy silne europejskie rolnictwo. My mówimy nie temu wszystkiemu, co po prostu ma rozwojowi nie tylko Polski, ale także Europy się przeciwstawić. I to jest część naszego programu, też bardzo, bardzo ważna. I zanim przejdę do kolejnego problemu, to znaczy problemu wolności, to chcę jeszcze powiedzieć o dwóch innych kwestiach. Jedna z nich jest związana z tym, o czym już mówiłem. To znaczy z kwestią euro, bo to jest ta sfera kwestii czysto ekonomicznych. A tutaj nam proponują harmonizację podatków. Co to oznacza w Polsce? To, szanowni państwo, oznacza podniesienie podatków. Mało tego, że w istocie podniesieniem podatków jest na przykład cena ciepła czy inne przedsięwzięcia Zielonego Ładu. Także ta harmonizacja ma oznaczać podwyższenie i na to też nie możemy się zgodzić. Idziemy tam po to, żeby to powstrzymać. To jest nasz pozytywny program. I szanowni państwo, nie możemy pamiętać jeszcze, jeszcze o jednej sprawie. Żeby to wszystko, o czym tutaj mówię, miało sens, to musimy być krajem wolnym, w tym sensie, że bezpieczny wobec zewnętrznych zagrożeń. No wiadomo, że chodzi o te zagrożenia. Pokażcie nasze barwy narodowe, pokażcie, że nie wstydzimy się, a jesteśmy dumni. Nasze zobowiązanie, które za chwilę będzie odczytane i podpisane, jest zobowiązaniem, które będzie obowiązywać. Nasze słowa są więcej warte niż słowa tego, który obiecał, że paliwo będzie po 5,19. Wiecie po ile jest teraz i ile są warte jego słowa. My różnimy się od nich tym, że kiedy mówimy i obiecujemy, to realizujemy. Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki. Jakie? Polskie! Jakie obowiązki? Polskie! Jakie obowiązki? Polskie! Kochamy Polskę, dlatego też dziękujemy wszystkim za to, że przybyli z każdego zakątka Polski dzisiaj. Dziękujemy państwu za udział w panelach. Teraz bardzo ważny moment. Za chwilę podpisanie naszej deklaracji i konkretu naszej obietnicy i przyrzeczenia. Chcemy powiedzieć, do czego zobowiązujemy się i z czym idziemy w tych wyborach. Co chcemy zrobić? Czym zabezpieczyć Polskę i Europę? To bardzo ważne zobowiązania. Beata. I to jest deklaracja, którą zabierzecie ze sobą do domów. Pamiętajcie, hashtag biało-czerwoni. I już teraz róbcie zdjęcia, notujcie i wstawiajcie na swoje media społecznościowe. Biało-czerwoni, biało-czerwona drużyna. Szanowni państwo, punkt pierwszy. Unieważniamy Zielony Ład.
sprzeciwamy się obłędowi polityki klimatycznej, szkodliwemu, niszczącemu naszą gospodarkę podatkowi od CO2. Sprzeciwiamy się likwidacji pieców gazowych i węglowych, zakazowi samochodów spalinowych, dyrektywie budynkowej, nakazom wymiany drzwi, okien, dachów i innym absurdom. Chcemy żyć normalnie, chcemy tańszej energii, tanio budować i ogrzewać nasze domy i mieszkania, jeździć tym, na co nas stać, albo jest dla nas wygodne. Latać samolotem dokąd chcemy i ile chcemy, jeść to, na co mamy ochotę. Dlatego Zielony Ład pójdzie do kosza. Rządzącej forsuje tak zwany Zielony Ład, który spowoduje gwałtowny wzrost cen energii oraz konieczność masowych remontów polskich domów i mieszkań. Nie można na to pozwolić. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw przyjęciu tego programu. Dlatego to nasza biało-czerwona drużyna jest gwarancją odrzucenia Zielonego Ładu. Numer dwa, szanowni państwo, bardzo ważny i bardzo istotny, zatrzymamy pakt migracyjny. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, a teraz to przyrzekamy. Polska, która z sercem i otwartością oraz na własny koszt przyjmowała miliony rzeczywistych uchodźców z Ukrainy, jest dla Europy wzorem polityki migracyjnej. Dlatego nikt nas nie będzie w tej sprawie pouczać i nikt nie będzie nam niczego narzucać. Szanowni państwo, sprzeciwimy się przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz karom, które chce nam się narzucać za ich nieprzyjmowanie. Odrzucimy pakt migracyjny numer dwa. Migracyjny zakłada masową relokację nielegalnych migrantów do krajów członkowskich bądź nakaz płacenia ogromnych kar. Biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie się temu sprzeciwia. Pokazaliśmy, że w kwestii bezpieczeństwa Polski i Polaków jesteśmy bezkompromisowi, bo to są dla nas sprawy najważniejsze. Punkt 3. Powstrzymamy nowy traktat. Jesteśmy za powrotem do Europy ojczyzn, korzystnej dla wszystkich państw członkowskich idei Unii jako europejskiej wspólnoty gospodarczej. Nie dla unijnego federalizmu, centralizacji i superpaństwa pod zarządem Niemiec.